Witam serdecznie, Piotr Rybak, pracownia dokumentacji dziejów miasta. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj na placu przed kościołem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć kilka słów na temat okolicy, po której będziemy się poruszali. Mianowicie zaczniemy nasz spacer właśnie na tym placu, a później przejdziemy się ulicą Kościelną, przejdziemy się przez skwer Dnia Najświętszej Maryi Panny i zakończymy nasz spacer na ulicy Kilińskiego. Szanowni Państwo, kościół, przed którym się znajdujemy, został wybudowany po II wojnie światowej w latach 1948-53. Wcześniej w tym miejscu do roku 1944 istniał kościół świętego Michała Archanioła. Natomiast samo miejsce liczy historii około 600 lat, ponieważ pierwszy kościół w tym miejscu został pobudowany już prawdopodobnie w roku 1415. I sama lokalizacja jest dość nietypowa, ponieważ zazwyczaj kościoły w miastach lokacyjnych znajdowały się przy głównym rynku. No tak jest na przykład w Węgrowie, gdzie kościół znajduje się przy głównym rynku i jest jeszcze dodatkowo orientowany, czyli jego prezbiterium zostało skierowane na wschód. W Sokołowie kościół nie był orientowany, został zbudowany na linii północny zachód, południowy wschód. Jego prezbiterium zostało skierowane na północny zachód. No jest to spowodowane warunkami topograficznymi, to znaczy miasto zostało zbudowane równolegle do Doliny Cetynni i tak samo też jakby zostały wytyczone ulice, został wytyczony ten plac przed kościołem i sam kościół na takiej linii został zbudowany. Kościoły były drewniane, niszczone przez pożary. Pierwszy murowany to był kościół Michała Archanioła i on został zniszczony, tak jak już powiedziałem. Natomiast przetrwały brama wjazdowa na teren kościoła, brama wejściowa na teren kościoła, zbudowana w takim stylu neoromańskim, oraz dzwonnica. I tutaj powiem dwie takie, myślę, ciekawostki. Kościół Michała Archanioła był pierwszym budynkiem, nie tylko pierwszym kościołem murowanym, ale w ogóle pierwszym budynkiem murowanym na terenie naszego miasta. Całe miasto było drewniane, kamienice w zasadzie murowane, to jest dopiero XIX wiek, a kościoły, tak samo cerkwie, też były drewniane i dopiero w latach 20. XIX wieku zbudowano pierwszy murowany kościół. Natomiast najstarszym budynkiem, który przetrwał do naszych czasów, jest ta dzwonnica klasycystyczna, również zbudowana na początku, no może nie na samym początku, gdzieś w latach 30., w 1836 prawdopodobnie. I jest to obecnie najstarszy murowany budynek na terenie naszego miasta. No, drugim najstarszym, według mojej wiedzy, jest budynek pałacu Hirschmanów na Przeździadce. Ale on pochodzi z lat 50., no więc ta jest ponad 20 lat starsza. Kościół Michała Archanioła został zniszczony w 1944 roku, ponieważ na tym placu, gdzie właśnie się znajdujemy, Niemcy umieścili swoje magazyny z bronią, z amunicją, z zaopatrzeniem, z paliwem i Sowieci chcieli zniszczyć te magazyny. Bomby prawdopodobnie nie tknęły tych magazynów, no bo gdyby uderzyły, dodatkowo to były materiały łatwopalne, więc prawdopodobnie brama i dzwonnica również ucierpiałyby w wyniku tego nalotu. Proszę Państwa, w tym miejscu przy ulicy Kościelnej, gdzie obecnie znajduje się dom organisty, do roku 1944 znajdowała się plebania, w której mieszkał sokołowski proboszcz i wikariusze. To był parterowy, drewniany budynek reprezentujący taką ciekawą architekturę podlaską. No, został spalony w wyniku tego nalotu. Ulica Kościelna w ogóle była zabudowana jeszcze do niedawna. No, ludzie na pewno w średnim wieku jeszcze doskonale pamiętają, może nawet 30-latkowie jeszcze doskonale pamiętają, że tutaj przy tej ulicy były same drewniane budynki. One stopniowo były rozbierane. Obecnie nie ma ani jednego drewnianego budynku. Coraz mniej tych drewnianych domów w Sokołowie jest. Jeszcze trochę zostało na ulicy Rybkowskiej, na ulicy Długiej, tam w okolicach szkoły. Początkowo cały ten plac, tak jak powiedziałem, wyznaczony jeszcze w XV wieku, plac przed kościołem,
był określany jako ulica Kościelna, aż do obecnej ulicy Kilińskiego. I był zabudowany takimi właśnie niewielkimi drewnianymi budyneczkami. Jedynym właściwie murowanym budynkiem przy tej ulicy to był ten dom, który istnieje do dzisiaj, nie został zniszczony. I on został zbudowany no, gdzieś do początku XX wieku lub pod koniec XIX. Idąc dalej ulicą Kościelną, dochodzimy do skrzyżowania z Kupiętyńską. I tutaj na rogu po drugiej stronie ulicy Kupiętyńskiej znajdował się budynek Carskiej Poczty. Mniej więcej w tamtym miejscu, gdzie teraz jest ten lokal handlowy, gdzie teraz jest ten budynek, znajdował się budynek Carskiej Poczty. On przetrwał dwie wojny światowe. Z czasów I wojny światowej mamy taką ciekawą fotografię, na której widać urzędników niemieckich. Widać też tablicę w dwóch językach, po polsku i niemiecku. I tam jest napisane ulica Tylna. No, ulica Piękna nosiła wówczas nazwę ulicy Tylnej. No i po niemiecku Hinterstrasse. Budynek Carskiej Poczty został rozebrany dopiero na początku XXI wieku. Prawdopodobnie z powodu złego stanu technicznego. No szkoda, ponieważ no mamy mało tych zabytków w naszym mieście, a te stare budynki, które jakoś tam przetrwały dwie wojny, no, często są rozbierane niestety. No taki los właśnie spotkał Carską Pocztę. Jesteśmy już na skwerze Najświętszej Maryi Panny. W tym narożniku tego skweru w okresie międzywojennym znajdowała się drewniana altana ogrodowa i to było takie popularne miejsce spotkań młodych mieszkańców naszego miasta. W tej altanie odbywały się koncerty orkiestry strażackiej i latem na tym skwerze odbywały się również potańcówki dla młodzieży sokołowskiej. No nie było wówczas internetu, telewizji, więc ludzie bardziej szukali innych rozrywek. Sam skwer został założony w połowie XIX wieku. Dokładnej daty nie znamy, ale można oszacować ją na podstawie informacji z roku 1929. Wówczas to miała miejsce w Sokołowie swego rodzaju afera, ponieważ stare drzewa rosnące na tym skwerze zostały wycięte z polecenia ówczesnego komisarza miasta Stefana Dymidasa. W latach 20. w sokołowskim magistracie doszło do wielu nieprawidłowości. W związku z tym wyznaczono specjalny zarząd komisaryczny. No i na polecenie tego komisarza Dymidasa wspomnianego te stare drzewa zostały wycięte. No prawdopodobnie, aby je sprzedać i w ten sposób pozyskane fundusze miały nieco poprawić sytuację finansową miasta. Spotkało się to z ogromnym oburzeniem mieszkańców Sokołowa i w źródłach z tamtego okresu możemy przeczytać, że te drzewa miały około 70 lat, czyli no 29 od 70 to jest on gdzieś połowa XIX wieku. W latach 30. założono na nowo ten skwer, przeprojektowano go, posadzono nową roślinność, wyznaczono nowe aleje. Przez środek tego skweru była wytyczona aleja, obecnie jej już nie mamy. Mniej więcej, tak jak teraz patrzymy w stronę ulicy Kupiętyńskiej, przebiegała ta aleja centralnie przez środek. No, były też dwie boczne aleje od strony obu ulic otaczających ten skwer. I w latach 30. było to bardzo popularne miejsce spotkań mieszkańców Sokołowa, no szczególnie młodych mieszkańców Sokołowa. I bardzo dużo zdjęć zostało wykonanych na tym skwerze. No było to jedno z ładniejszych miejsc na terenie naszego miasta i tutaj sobie ludzie no, fotografowali się ze swoimi rodzinami, ze swoimi przyjaciółmi. Było to takie miejsce oczywiście przenośni instagramowe, gdzie każdy chciał sobie zrobić zdjęcie. I mamy bardzo dużo takich fotografii. No teraz przejdę przez ulicę i opowiemy już o ulicy Kilińskiego. Ulica Kilińskiego
XIX wieku nosiła nazwę ulicy Pocztowej. Zmiana nazwy nastąpiła dopiero w roku 1918 po odzyskaniu niepodległości, kiedy jej patronem został Jan Kiliński, warszawski szewc, przywódca insurekcji warszawskiej z czasów powstania kościuszkowskiego. I pierwszym ciekawym budynkiem położonym przy tej ulicy jest ta kamienica, w której w latach 20. mieściła się siedziba Sokołowskiego komisarza ziemskiego. Komisarz ziemski to był taki urzędnik odpowiedzialny za wykonanie reformy rolnej z roku 1920. Wieś polska po odzyskaniu niepodległości była przeludniona i brakowało ziemi rolnej dla rolników. Istniały nadal ogromne gospodarstwa skupiające w swoich rękach większość ziemi, natomiast mnóstwo było chłopów, którzy mieli bardzo malutkie, karłowate gospodarstwa. No i rząd polski postanowił coś z tym zrobić, wprowadził taką reformę, ale jej efekty były dość mizerne. Natomiast sam budynek prezentował się bardzo okazale w okresie międzywojennym. Była to jedna z ładniejszych kamienic, symetryczna, pięknie wykończona. No obecnie już taka, powiedzmy, piękna to już nie jest. Ale ten budynek został uszkodzony mocno w trakcie II wojny światowej. Nie został całkowicie zniszczony, ale dość mocno przebudowany. Kolejnym budynkiem przy tej ulicy o ogromnej wartości historycznej jest ta wielka kamienica, również zbudowana gdzieś na początku XX wieku lub pod koniec XIX. I w tym miejscu w latach powojennych, w latach 1944-51, mieściła się siedziba Sokołowskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Tutaj w podziemiach tej kamienicy było więzienie, gdzie przetrzymywano członków polskich organizacji niepodległościowych, takich jak Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne. No i tutaj też trzymano ludzi, których rozstrzelano w egzekucji w ruinach kościoła świętego Michała Archanioła w roku 1946. I tutaj jest tablica pamiątkowa poświęcona temu miejscu. Obecnie kamienica jest niezamieszkała. To też była bardzo piękna, okazała kamienica. Jedna z większych w ogóle kamienic w międzywojennym Sokołowie. Ona przetrwała nalot, no ale jej historia powojenna jest raczej ponura. No, obecnie jest niezamieszkała. Nawet balkony już są zniszczone. Idąc dalej w górę ulicy, będziemy mijali budynek atelier fotografa Jana Pędlicha. Tutaj warto powiedzieć kilka słów o tej postaci. Jan Pędlich żył w latach 1890-1951. Był fotografem, jednym z trzech fotografów tak naprawdę, którzy w latach międzywojennych działali w Sokołowie. Był jeszcze Wąs i Librach. I Pędlich chyba był takim najlepszym wówczas fotografem, przynajmniej miał bardzo dużo zleceń, ponieważ mamy mnóstwo zdjęć opatrzonych pieczątką Pędlicha. Tutaj jest budynek, w którym mieściło się atelier Pędlicha, ten drewniany domek. Tutaj proszę zwrócić uwagę, on ma bardzo ciekawy dach. Taki dach, w którym jest dwie połacie z każdej strony i bardzo ciekawe ma takie drewniane łączenia. Bardzo ładny, bardzo ciekawa architektura. Jan Pędlich oprócz tego, że był fotografem, był również społecznikiem. Brał udział m.in. w utworzonej po odzyskaniu niepodległości Straży Obywatelskiej, w takim pierwowzorze policji. Również brał udział w sekcji dramatycznej, czyli takim amatorskim teatrze, który działał w Sokołowie. A w latach 1944-50 był burmistrzem Sokoła Podlaskiego. Był człowiekiem dość zamożnym, oprócz tego atelier w tamtym drewnianym budynku. Miał również filię w Kosowie, a zarobione pieniądze zainwestował w budowę tego budynku. Ten budynek, który obecnie pełni funkcje handlowe, został wybudowany przez Jana Pędlicha w drugiej połowie lat 30. i również wówczas miał
no zarabiać pieniądze, tak? Pędzik wynajmował lokale w tym budynku. Tutaj tak jak obecnie, również w okresie międzywojennym mieściły się sklepy i lokale handlowe. Tutaj wejdziemy w podwórko i pokażę Państwu miejsce, gdzie w okresie międzywojennym znajdował się posterunek Policji Państwowej. Mniej więcej w tym miejscu, gdzie są te garaże, znajdował się budynek, w którym mieściła się Policja Państwowa. Mamy takie ciekawe zdjęcie z lat 20. gdzieś pochodzące, gdzie widoczni są sokołowscy policjanci przy rowerach. Oni stoją mniej więcej w tym miejscu. Sam budynek posterunku policji został wybudowany gdzieś w połowie XIX wieku wraz z budową budynku starosta powiatowego, który znajdował się w tym miejscu, gdzie teraz jest ta mieszkalna kamienica. To jakby stoimy na tyłach tego budynku starostwa. Jego front znajdował się od strony Sokołowskiego Rynku. No i budynek starostwa również został zniszczony w roku 1944. Po wojnie wybudowano tą mieszkalną kamienicę. Wracając jeszcze na ulicę Kilińskiego, pokażę Państwu miejsce, w którym została wykonana jedna z ciekawszych i starszych fotografii, które mamy w naszych zbiorach. Mniej więcej w tym miejscu, gdzie znajdowało się boczne wejście do budynku starostwa, mamy bardzo ciekawą fotografię urzędników niemieckiego starostwa powiatowego, wykonaną gdzieś w latach 1915-18, a tak obecnie prezentuje się ulica Kilińskiego. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.